Cześć, witajcie na kanale 365 Dni o Piłce. Widzimy się po tej demolce, jaką zgotowali podopieczni Marka Papszuna. Raków wygrał 4-1 ze Śląskiem Wrocław. Zanim jednak zaproszę na ocenę tego spotkania, w mojej opinii, zachęcam wszystkich do subskrypcji tego kanału, a także do przycisku lubię to pod filmem. No to był prawdziwy pogrom, naprawdę widowisko przez duże W. Raków popisał się przede wszystkim fenomenalną grą i efektywnością, ale też luzem. Wszystkim tym malkontentom, którzy mówili, że gdzieś tam Raków te wyniki dowozi, te mecze wygrywa, no właściwie jedną bramką, czy takimi, no gdzieś tam potknięciami rywali, pokazała drużyna z Częstochowy, że naprawdę tak nie jest. Naprawdę mecz rozegrany w pełni na warunkach Częstochowian. Śląsk przyjechał do Częstochowy z dużymi nadziejami. Wiadomo, no jest to drużyna, mówię o Śląsku, która urwała punkty przede wszystkim Lechowi, która potrafiła sprawiać różne niespodzianki, no ale dzisiaj po prostu była bezbronna. Fantastyczny wieczór Koczerchina, ale przede wszystkim fantastyczne zawody Iwiego Lopeza. Piłkarz, który się odblokował, który po tym 11-meczowym impasie w końcu znalazł drogę do bramki rywali, dzisiaj dublet Hiszpana. No i to był taki Iwis z zeszłego sezonu, czyli król strzelców, czyli pazerny na bramki, bardzo aktywny w środku, no i piłkarz, od którego wiele zależy. Ponownie świetny występ Koczerchina. Ja w ogóle jestem zakochany w tym piłkarzu, bo no nie mogę uwierzyć, jak błyskawicznie urósł ten zawodnik. Fantastyczne zawody w wykonaniu pomocnika. A tak samo Giancarlo Silva, Bartosz Nowak, troszkę mniej aktywny Gutkowskis, gdzieś tam nie zawsze piłka go słuchała, natomiast wszyscy piłkarze Rakowa absolutnie na duży plus. Po stronie Śląska, no drużyna z dużą łatwością dopuszczała przeciwników do wejścia we własne pole karne. Kilka razy Śląsk próbował zaatakować z kontry, no przede wszystkim ta jedyna bramka honorowa autorstwa Johna Jebłacha, który dał niezły impuls wchodząc z ławki, natomiast kiedy wchodził, no ten piłkarz tak naprawdę nie było czego ratować. Raków znów wysłał sygnał do ligi, w tej chwili to jest 12 punktów przewagi nad drugą Legią, która mierzy się z Mielcem, tak zresztą wygląda, jak widzicie, tabela PKBP Ekstraklasy nad Lechem Poznań, to jest aż 19 punktów, naprawdę mówimy o jakiejś kosmicznej zaliczce w skali miejsca, w którym w tej chwili jesteśmy, no bo już przekroczyliśmy półmetek, zmierzamy do końca bodaj 10 meczów Rakowa, 11 spotkań pozostałych drużyn, także naprawdę ta zaliczka jest gigantyczna. Już tak naprawdę nie zadajemy pytania, czy Raków zostanie mistrzem, tylko kiedy to się wydarzy, bo ja wierzę, że jeśli drużyna Marka Papszuna będzie tak punktować regularnie jak punktuje, a z pewnością no tak będzie, pewnie jakieś tam remisy wpadną, zwłaszcza w tych meczach bezpośrednich z Legią. Natomiast trzeba też pamiętać o potknięciach ewentualnych Legii czy Lecha. Wiadomo, Lech fokus na Ligę Konferencji Europy, Legia również gdzieś tam nie zawsze musi wygrywać. Pamiętamy mecze zremisowane z Krakowią czy z Widzewem, także no najpewniej gdzieś tam, może nawet kwestia miesiąca, półtora i Raków będzie mógł podnosić puchar za mistrzostwo. Tak to wyglądało moim okiem, naprawdę fantastyczne zawody w wykonaniu Marka Papszuna. Słaby Śląsk, Śląsk bez argumentów, natomiast przede wszystkim, jeśli można tak to określić, zwalałbym to na dużą siłę Rakowa, niekoniecznie jakieś niedoskonałości Śląska, bo w tej chwili, na ten moment, w mojej opinii, nie ma drużyny w Polsce, która mogłaby się Częstochowie postawić. Tak to wyglądało, kanał 365 Dni o Piłce, zachęcam do subskrypcji, ja zachęcam do przycisku lubię to pod filmem i do zobaczenia w kolejnych materiałach.